Koniec stycznia w kinach to dosyć skromny weekend, ale i tak jest co oglądać. Dla miłośników bezbolesnego kina artystycznego Nagroda, czyli argentyńska opowieść, ale film nakręcony w Meksyku i ze zdjęciami Polaka Wojciecha Staronia. Dla tych, którzy przepadają za kinem akcji, trzymający w napięciu Człowiek na krawędzi. A dla osób, które poszukują w kinie ciekawostek, nowoczesne, młodzieżowe kino z Niemiec, czyli Lollipop Monster. Skromna Nagroda to film, który podbił serca widzów na nowych horyzontach, ale nie jest to typowy obraz dla tej wrocławskiej imprezy. Zazwyczaj pokazywane są tam bowiem tytuły będące dużym wyzwaniem. A Nagroda fabularnie jest właściwie kinem mainstreamowym. To opowieść o matce i dziewczynce, które w czasach rządów argentyńskiej hunty w latach 70. zaszywają się gdzieś na nadmorskiej prowincji. Nie wiedzą do końca, czy są poszukiwane, nie wiedzą, czy ich mąż i ojciec został zatrzymany, czy żyje. Problem zacznie się, kiedy dziewczynka weźmie udział w konkursie organizowanym przez armię i wygra tytułową nagrodę. Ciekawostką jest to, że ten nadal bolesny dla Argentyńczyków temat został zrealizowany za europejskie pieniądze, również polskie. A autorem zdjęć jest Polak Wojciech Staron, doceniony zresztą za nie na festiwalu w Berlinie. Zupełnie inne kino to klasyczna hollywoodzka produkcja akcji, czyli Człowiek na krawędzi, w której być może nawet akcji jest zbyt wiele. Policjant oskarżony o kradzież bardzo dużego brylantu ucieka z więzienia i sugeruje swoje samobójstwo, stając wiele pięter nad ziemią na gzymsie pewnego nowojorskiego hotelu. Czy jednak na pewno chce to zrobić? Co w tym czasie robi jego brat, który najwyraźniej zaplanował wcześniej wymagający sporego nakładu pracy skok i dlaczego rzekomy samobójca ma słuchawkę w uchu? Odpowiedzi? W bardzo dynamicznym, ale też mającym gdzieś jakiekolwiek prawdopodobieństwo w filmie Człowiek na krawędzi. Od nas co najwyżej niezbyt mocna trójka, ale plus za casting, bo widać, że w swoich rolach nie męczą się Sam Worthington, Jamie Bell, Elizabeth Banks i Genesis Rodriguez. Lollipop Monster to olbrzymia ciekawostka, bo bardzo rzadko dociera do Polski nowoczesne kino z Niemiec przeznaczone dla młodych ludzi. Bohaterkami są dwie dziewczynki, mające absolutnie beznadziejnych rodziców, którzy kłamią, zdradzają się, są nadopiekuńczy albo nie potrafią działać. Jedyne zatem, co te 15-latki może ocalić, to dosyć odważna przyjaźń, wypełniona papierosami, seksem, przemocą i mroczną elektroniczną muzyką. Sama historia jest banalnie prosta. Matka jednej z dam zdradza męża z jej bratem, za co spotka go zresztą uzasadniona kara, a wiedzie do tego 90 minut opowieści wypełnionych muzyką, młodymi ludźmi z pokolenia emo i czasem stylistyką rodem z lalkowego świata Barbie. Lollipop Monster to ciekawostka, którą warto zobaczyć, ale obawiam się, że ten film błyskawicznie zniknie z kin. Kolejna premiera przenosi nas z Niemiec do Wielkiej Brytanii, ale nadal pozostajemy w świecie nastolatków. Moja Łódź Podwodna sprawia wrażenie, jakby była ciągiem dalszym opowieści o perypetiach niegdyś bardzo popularnego w Polsce Adriana Molla. To historia pierwszej miłości brytyjskiego do bólu, łącznie z tym, jak się ubiera nastolatka, który jednocześnie przygląda się, próbując jakoś mu zaradzić, kryzysowi małżeńskiemu swoich rodziców. Zaletą tego obrazu jest wyjątkowa subtelność i delikatność doprawiona napisanymi przez Alexa Turnera z grupy Arctic Monkeys piosenkami. W Wielkiej Brytanii Moja Łódź Podwodna została przyjęta entuzjastycznie. Sam jestem ciekaw, czy tak samo będzie w Polsce. Ale kulisy kultury polecają.